Wasze wyklęci to ci, którzy po 1944 roku nie poddali się i brali udział w walce przeciwko Sowietom, przeciwko komunistom. Było to tak zwane podziemie antykomunistyczne. Wielu z tych żołnierzy dostawało się do więzień, wielu ginęło. Dziś chcielibyśmy także tym biegiem oddać im hołd. Wójt gminy Konstantynów, z nami pan Romuald Murawski i również pan wójt, który pobiegł dzisiaj w tym tłumie. Dzisiaj naprawdę duża frekwencja w Konstantynowie. Bieg tropem wilczym po raz 10, tak? Tak, po raz 10 i chciałbym podkreślić, że co roku jest więcej uczestników. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Chyba tym, że może w najbliższej okolicy nie ma tych biegów, ale on się zaczyna cieszyć coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Począwszy od maluszków, skończywszy na starszych, bo tutaj najstarszy biegacz to już daleko po 70 i bez problemu pokonuje tą trasę. No, nie należę też do młodych, ale udało mi się przebiec tą trasę bez jakichś tam zakłóceń, bez zastrzeżeń. Cieszę się, że ta inicjatywa stowarzyszenia jest kontynuowana, że te takie patriotyczne cechy, które z historii naszej Polski, które powinni znać Polacy, są przypominane nawet w postaci takiego biegu. To jest, mówię, cenna inicjatywa i tylko życzyć, żeby była kontynuowana. Ona nie jest bardzo wymagająca, ale podkreśla nasze przywiązanie do patriotyzmu, do historii, a teraz szczególnie w tych takich wyjątkowo trudnych czasach, świadomi tego, co się dzieje na wschodzie, to musimy podkreślać tą znaką naszą łączność, solidarność i wsparcie przynajmniej duchowe, a taka manifestacja w postaci biegu to jest też bardzo miły akcent. I pani Bata też pobiegła? Tak, pobiegłam. Po raz który? W Konstantynowie po raz 7, a pierwszy raz biegłam w białej, czyli 8 razy. Tak jak rozmawiam tutaj z uczestnikami, bieg nabiera tempa, to znaczy, że coraz więcej uczestników z roku na rok przybywa. Przybywa w tym roku, przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Zabrakło nam pakietów. Na szczęście troszeczkę mieliśmy z lat ubiegłych, także nie mamy już nic. Na tym to polega, żeby ludzie byli zadowoleni. Dzisiaj ten bieg... Nie zdobyliśmy wszystkich. Przebiegli. Dzisiaj dość nietypowe medale. To taki odcisk chyba nawet. Może nawet nie odcisk. Dziesiąty bieg... Teraz są biegacze. Pierwszy był z łapą wilka, a trzeci był z pyskiem wilka. Drugi, a ten trzeci jest z biegaczami. Koszulki też są inne, bo są teraz... Były pojedyncze, pojedynczych osób. Tu mamy koszulkę, która symbolizuje 4 osoby. Tak. I też są różne wzory. Ale to chyba jest takie symboliczne. Tutaj nie ma co chyba jakoś wyróżniać i drugich wyróżniać. W tym roku też jeszcze wspieramy Ukrainę i protestujemy przeciwko wojnie. I też tak jak co roku wydaliśmy 7 już pocztówkę z okazji odbywającego się u nas tutaj biegu tropem wilczym. Dlaczego wzięłam udział w biegu? Na pamiątkę uczestnictwa mego dziadka w partyzantce. Jak się rozmawiałem? Barbara Kamińska. Dlaczego wziąłem udział w biegu? Bo biorę od samego początku i tutaj w Konstantynowie, odkąd zaczęły się biegi, uczestniczę zawsze. I to jest w naszym domu w tej chwili, w mojej rodzinie, tradycja, bo to jest rodzina nie w komplecie, co prawda. Aczkolwiek mój ojciec był żołnierzem wyklętym. Z kim rozmawiałem? Paczkowski Antoni. Ojciec Tadeusz, pseudonim Żbik. A ja jestem synową Żbika i cały czas noszę jego koszulkę z jego podobizną. Proszę tak bardzo. Tutaj. Synowa ma na imię? Małgorzata. Pani Małgorzata, synowa Żbika. Tak. Wnuczek Żbika. Dlaczego wziąłem udział w biegu? Dlatego, że jestem wnuczkiem Żbika? Tak, dokładnie tak. Dlatego, że jestem wnuczkiem Żbika. I tak samo jak tato od początku bierzemy udział w tych wszystkich biegach w Konstantynowie.
Dlaczego wziąłem udział w biegu? Bo to rodzina tradycja. Rodzinna tradycja. Tak. Biegasz od ilu lat? Początku chyba. Ile jałeś lat, jak pierwszy bieg zaliczyłeś? Siedem? Nie. A, cztery, pięć lat. Pięć lat. No to gratulujemy. Gratulujemy rodzinie Żbika. Dobra robota. To jest reprezentacja harcerzy z Konstantynowa? Harcerze z Konstantynowa, z Janowa. I z Janowa. Z trzeciej grunwaldzkiej drużyny harcerskiej imienia Bronisława Czyżyka w Konstantynowie i... Przepraszam, 21 i 3 grunwaldzkiej drużyny harcerskiej imienia generała Ludwika Bittnera w Janowie Podlaskim. Czy harcerze chętnie biegają? I Zuchy z 34 gromady zuchowej w Konstantynowie. Czy harcerze i Zuchy chętnie uczestniczą w tego typu imprezach? Bardzo chętnie. Bardzo chętnie, zawsze zgłaszają się, tak, nie trzeba zamawiać, zawsze kto może, to przychodzi na takie imprezy. Robimy różne rzeczy, czy bieg patrolowy, czy zbiórki cotygodniowe, zawsze są chętni. Pomoc oczywiście. Część z nich pobiegła w strojach harcerskich. Dla części nie starczyło pakietów, ale też byli chętni i bardzo chcieli uczestniczyć, więc przyszli tylko w mundurze. Również mamy mundury pod koszulkami. Również widzę żółto-niebieskie plakiki. Wstążeczki. Tak, solidaryzujemy się z tymi, co są na wojnie. Dlaczego państwo są z Siedlec? Żeby odwiedzić takie ładną miejscowość. Jak Konstantynów. No oczywiście. Tak jest. Pierwszy raz jesteśmy w Konstantynowie. W Siedlcach nie ma tego typu biegu, więc czy... Nie ma. Od 2 lat nie ma, w związku z tym przyjechaliśmy do Konstantynowa, spotkaliśmy przyjaciół z Białej Podlaskiej i bardzo jesteśmy z tego radzi, że jesteśmy tutaj. Jak trasa ogólnie? Dobrze przygotowana, dobrze się biegło? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. My lubimy, choćby z kijkami, w związku z tym lubimy po takich miękkich chodzić trasach. Czyli podobało się? Bardzo nam się podobało. No to teraz ode mnie, od Radia Biper, taka prośba do was. Za rok was chcielibyśmy tutaj widzieć z domu. Oczywiście. No, na pewno. Na pewno będziemy. Jak ważna praca jest wolontariusza dzisiaj? No dzisiaj nam pomagamy, no. Medale rozstawiamy tam, no teraz obsługujemy jedzenie i tak, no. Na trasie też byliście obecni? Znaczy nie, staliśmy z medalami, czekaliśmy. A teraz rozdajecie poczęstunek? Tak. A dlaczego nie pobiegłyście? No, ktoś musiał tu pomóc dla pani.